Łukasz Chybiński, to jest magazyn Waszym Zdaniem, a dziś u nas miejski żłobek z dziurawym dachem. Dyrekcja żłobka numer 4 obawia się o bezpieczeństwo dzieci. Dach placówki jest w opłakanym stanie. To za chwilę. Co jeszcze u nas? Konsultacje w sprawie połączenia. Od jutra zielonogórzanie będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie w sprawie fuzji miasta i gminy. Wrócimy też do sprawy Sławomira R., który uciekł z miejsca kolizji. Na koniec porozmawiamy z nową prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w regionie. A zaczynamy od miejskiego żłobka numer 4. Czy dach w placówce może runąć? Dyrektor żłobka z obawą spogląda w stronę dachu. W rozmowie z nami podkreśla, że za każdym razem, gdy do Zielonej Góry zbliżają się mocniejsze podmuchy wiatru, boi się, żeby nie zerwały dachówek. Do tego żłobka uczęszcza 140 maluchów. Jak za moment Państwo zobaczą, z zewnątrz placówka nie prezentuje się najlepiej. Magistrat doskonale zna ten temat. Wiemy, że urzędnicy będą interweniować. Jak przychodzą wichury, burze, ulewne deszcze, to się obawiam, żeby mi nie derwało dach. Sygnalizuję od kilku lat, właściwie od 4 czy 5 lat sygnalizuję stan dachu. Stan dachu się pogarsza przez ten czas. Inwestycja musi zostać przeprowadzona jak najszybciej w postaci naprawy, remontu poszycia dachowego w żłobku miejskim numer 4 na Wiśniowej, dlatego że to już zaczyna być też niebezpieczne. No, trzeba tutaj naprawić rynny, trzeba naprawić tak naprawdę cały strop. On się już był od wielu lat nieremontowany. No, to się wiąże też być może z jakimiś planami dalszymi rozbudowy tego żłobka. Wy wiecie o tym problemie, staracie się jakoś sprostać temu? Problem znamy też kosztorys i jest to duża kwota i w związku z tym jesteśmy... Duża kwota to ile? 300-400? Około miliona. Jest to spora kwota. Wstępnie z moich wyliczeń w kosztorysów, które robiłam takich na szybko, około 400 tysięcy. Po każdym deszczu miski podkładane, łapana woda w miski, także no jest faktycznie, jest nieciekawie. Dach, tudzież taras, który jest kołkiem podparty, też wymaga remontu. Teraz wyścig z czasem i prośba do Państwa. Prezydent Zielonej Góry prosi mieszkańców o zaangażowanie i oddawanie głosów w ruszających jutro konsultacjach w sprawie połączenia miasta i gminy. Głosować można od 17 do 30 czerwca. Na terenie miasta ulokowano 51 punktów. Do Państwa dyspozycji będą też ankieterzy. Janusz Kubicki w rozmowie z nami podkreśla, że głosowanie mieszkańców i poparcie różnych organizacji i środowisk ma realny wpływ na termin połączenia. Miasto Zielona Góra jest gotowe przejąć nie tylko i wyłącznie mieszkańców gminy Zielona Góra, ale również bagaż zobowiązań. Cały czas trwa wyścig z czasem. Chcemy, żeby było to połączenie jak najszybciej, zwłaszcza, że mieszkańcy jednej i drugiej strony jednoznacznie mówią o tym, że oczekują tego od nas, więc robimy to, aby było jak najszybciej, aby było jak najszerzej słyszalne, aby jak najwięcej osób miało szansę zagłosować w tym, bo chcemy, żeby do każdego z mieszkańców, poza tym, że jest 51 lokali, dotarł również ankieter. 51 lokali, gdzie można pobrać kartę do głosowania, zagłosować, wrzucić do urny. Urny są inne niż zwykle, bo to nie są te biało-czerwone, te są specjalne, wynikające z konsultacji, z połączeniem. I zapraszam wszystkich, warto oddać swój głos, on jest ważny i jestem o tym przekonany, że mieszkańcy to zrobią. Pierwsza sesja Rady Seniorów Miasta Zielona Góra za nami. W skład Rady wchodzi 15 radnych. Podczas pierwszego posiedzenia obecnych było 13, czyli Rada mogła podejmować wiążące decyzje. Podczas pierwszej sesji radni seniorzy wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Rada Seniorów będzie się spotykać, tak jak Rada Miasta, raz w miesiącu. Dziękuję, panie przewodniczący. Chcemy korzystać z doświadczeń osób, które mają duży bagaż nie tylko i wyłącznie wieku, ale również doświadczeń i mądrość, bo tak naprawdę uczmy się od mądrzejszych. Stąd między innymi koncepcja, aby wysłuchać seniorów, co oni uważają na temat tego, co się w mieście dzieje, co ich zdaniem można zmienić. I pierwsze takie organizacyjne posiedzenie, wierzę w to, że raz w miesiącu oni będą w stanie również przedstawić swoje stanowiska w każdym temacie. Bardzo wiele mówimy o tym, żeby wszystkie środowiska, które funkcjonują w naszym mieście, były opiniotwórcze. Stąd też inicjatywa osób zgromadzonych wokół pionierów, wokół innych stowarzyszeń naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oni również chcieli być bardziej aktywni w życiu miasta. I stąd pomysł właśnie powołania takiej rady, która będzie doradzała, opiniowała, wnioskowała w tych sprawach, które dotyczą właśnie tej grupy społecznej.
takie rady w Polsce funkcjonują. W wielu miastach, Łódź na przykład ma oprócz rady miejskiej, dzielnicowe rady. Także jest to temat, który wywiódł się z ustawy sejmowej, który rozszerzył kompetencje samorządu i dołożył sprawę samorządu, jak gdyby tych osób, które nazywamy w tej chwili 50+. Policja czeka na wyjaśnienia na piśmie. Waszym zdaniem wracamy do sprawy Sławomira R., który uciekł z miejsca zdarzenia. Przypominamy, Sławomir R. w ubiegłym tygodniu wjechał w tył auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych. Sprawca następnego dnia stawił się w komendzie. Ze względu na zły stan zdrowia odmówił składania zeznań. Biuro prasowe komendy poinformowało nas dzisiaj, że Sławomir R. nie złożył jeszcze wyjaśnień. Przypominamy, że w przeszłości stracił już prawo jazdy za prowadzenie samochodu po pijanemu. Na koniec przeglądu informacji jeszcze najnowsze doniesienia w temacie nowej karty, jaka jutro zostanie zaprezentowana przez prezydenta miasta. Mowa o karcie z Grani 50+. Dziś podczas sesji Rady Seniorów kartę promowała wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak. Seniorzy jako pierwsi zobaczyli, jak wygląda warstwa graficzna karty i poznali też partnerów akcji. Dzisiaj to jest premiera, bo tak naprawdę jutro pan prezydent powie o tym, że karta z Grani 50+ wchodzi w życie. Państwo jako pierwsi w Wigilię usłyszycie o tym, co ten program zakłada właśnie dla osób, które ukończyły 50. rok życia. Rada Seniorów będzie przyglądała się realizacji tego programu i tak naprawdę dosłuchiwała się wszystkich tych propozycji, które będą padały z ust Państwa znajomych, bo my chcielibyśmy, żeby ona co roku była jeszcze bardziej obszerna, jeśli chodzi o ofertę i spełniała przede wszystkim oczekiwania tych osób, do których jest dedykowana. My dzisiaj przedstawiamy założenia i chcę, żebyście Państwo w taki sposób to odbierali. Natomiast chciałabym razem z Państwem modyfikować te oferty co roku, tak żeby rzeczywiście ta karta była coraz bardziej doskonała. Trzeba trzymać kciuki, aby ta karta była tak popularna jak karta z Granej Rodziny. Tyle w skrócie informacji. Teraz w magazynie Waszym Zdaniem pora na Państwa opinię. Dziś pytamy o startujące jutro konsultacje. Co na temat łączenia miasta i gminy myślą zielonogórzanie? Sprawdźmy. Jutro ruszają konsultacje w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra. Dlaczego Zielona Góra powinna się połączyć z miastem? Może nie powinna, jakie jest Pani zdanie? Ja jestem z Zielonej Góry i uważam, że mieszkać w mieście to zaszczyt. W związku z tym proponuję, żeby wszyscy, którzy mieszkają poza Zieloną Górą, również chcieli mieszkać w Zielonej Górze. No, po prostu miasto będzie większe. Z tego, co tam trochę się orientuję, to również no, miasto będzie miało korzyści z tego. Będziemy mieli większe możliwości, więcej pieniążków będziemy mogli pozyskać. Czyli w jutrzejszych konsultacjach, które ruszają, zagłosuje Pani na tak? Oczywiście. Będzie większa infrastruktura i będzie więcej korzyści dla mniejszej miejscowości. Jak najbardziej. Chciałabym, żeby ta nasza Zielona Góra była coraz piękniejsza i większa. Oczywiście, to są duże tereny do wykorzystania. Można jakieś miejsca pracy zorganizować na tych terenach. Jestem za. A ja zachęcam Państwa do oddawania głosów w konsultacjach. Przypominam, od jutra do końca miesiąca do dyspozycji mają Państwo 51 punktów, w których można pobrać karty do głosowania i oddać głosy. W mieście pojawią się również ankieterzy. Teraz pora na wizytę naszego gościa. A w naszym studiu gość Bożena Mania, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie lubuskim. Witam Pani prezes. Dzień dobry, witam Pana, miło Państwa. Świeżo upieczona Pani prezes, bo wybierane były nowe władze w regionie. Pani prezes, jak to głosowanie wyglądało? Było jednogłośnie na Pani korzyść? Tak, można powiedzieć, że tak. Bardzo dziękuję za tę informację. Rzeczywiście w tą sobotę 88 delegatów z województwa lubuskiego, z okręgu lubuskiego wybierało prezesa, zarząd 27-osobowy, 6-osobową komisję rewizyjną, delegata na zjazd, delegatów na zjazd, delegata członka zarządu głównego oraz członka głównej komisji rewizyjnej. Więc tych wyborów trochę mieliśmy, ale poradziliśmy się sobie dość sprawnie. Gościem tego naszego spotkania, tej konferencji był prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jestem zadowolona z tych wyborów, bo obecność wybory... prezesa świadczy o tym, że lubuskie jest ważne dla niego, czy po prostu chciał uczestniczyć? Chcę powiedzieć tak, żadne wybory, które ja przeprowadzałam, a było ich trochę, nie odbyły się bez obecności prezesa związku. To jest nie tylko docenienie pracy całego okręgu,
okręgu, ale także tego, że związek na terenie naszego okręgu, naszego miasta, naszych miast, ponieważ mamy prezesów w 45 oddziałach Związku Nauczycielstwa Polskiego, obejmujących wszystkie gminy naszego województwa, to też jest właśnie docenienie tego, jak pracują, w jaki sposób promują Związek Nauczycielstwa Polskiego, ideę tego związku, ale także i nie tylko to, co jest sednem Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli w pierwszym punkcie statutu obrona interesów indywidualnych i zbiorowych. Pani prezes, padało z pani już przed momentem słowo praca kilka razy, to ja chciałem zapytać o to, jak ta praca związku wygląda, bo pewnie nie tylko mnie, ale też telewidzom kojarzy się w jakiś sposób ona z tym, że skrzykujecie się, wynajmujecie autobus i szturmujecie Warszawę w momencie, kiedy nauczycielom dzieje się krzywda albo Ministerstwo Edukacji wprowadza jakieś zapisy, które no nie do końca są waszym zdaniem odpowiednie. Co oprócz tego robi związek na co dzień? I też się cieszę, że pan to powiedział i chcę powiedzieć, że właśnie społeczeństwo, ogół, rodzice, państwo w innych zawodach postrzegacie nas jako tych, którzy wiecznie chodzą, walczą, biorą sztandary, krzyczą, idą, negocjują, nie zgadzają się, wysyłają skargi albo proponują uchylenie uchwały jakiegoś samorządu, bo nie została ona wykonana zgodnie z prawem. Tak, to wszystko jest. I to jest rzeczywiście takim kwintesencją działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ale powiem państwu wszystkim, że Związek Nauczycielstwa Polskiego w przyszłym roku będzie obchodził piękny jubileusz 110-lecia powstania. To jest organizacja, która przez tyle lat przetrwała właśnie dlatego, że liderzy tego związku, członkowie związku, w tej chwili związek ma ponad 300 tysięcy członków związków w Polsce, bo u nas jest prawie 10 tysięcy. Jest to grupa, z którą trzeba się liczyć. Jest to grupa, którą trzeba się liczyć, ale jest to także największa organizacja branżowa w Polsce jednorodna, ponieważ inne związki zawodowe mają w swoich szeregach jeszcze inne branże, natomiast my jesteśmy branżową największą organizacją. I to daje nam legitymację do tego, że możemy naprawdę prowadzić dialog z rządem, ze społeczeństwem, z samorządem, jednostkami, ponieważ jesteśmy partnerami i tak zazwyczaj jesteśmy traktowani. Ale oprócz właśnie tych wszystkich elementów, w cudzysłowie, walki, powiem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, która ma szeroką, ogromną paletę możliwości realizowania swoich ambicji, zamierzeń przez nauczycieli, pracowników oświaty. Bo też powiem, że w Związku Nauczycielstwa Polskiego są trzy grupy zawodowe. To są nauczyciele, pracownicy oświaty, administracji i obsługi, czyli może to być i pani kucharka, i pan woźny, i także księgowa i dyrektor. Tak? I mamy jeszcze emerytowanych nauczycieli oraz pracowników oświaty. I ta grupa ludzi stanowi naprawdę jednorodny, mimo że w wymiarze element działalności naszego związku. To, że działamy właśnie w ten sposób taki interwencyjny, gdzie nie gdzie, i to po prostu taka jest rola partnera społecznego, bo jesteśmy liczącym się partnerem społecznym. Pani prezes, ale mamy, skoro jesteście traktowani jako partner gdzieś tam w rozmowach na przykład z rządem, czy w wizytach w poszczególnych ministerstwach, a jak jest w szkole z nauczycielem? Bo w szkole nauczyciel nie powinien być traktowany pewnie jak partner, tylko jako w jakiś sposób osoba, która cieszy się autorytetem i dla tych młodych ludzi, uczniów, jest w jakiś sposób mentorem, osobą, mistrzem, która prowadzi tych młodych ludzi. Czy nauczyciel w Polsce się cieszy szacunkiem? Tak, nauczyciel w Polsce cieszy się szacunkiem, aczkolwiek może nie aż takim, jakim chcielibyśmy jako związkowcy i sami nauczyciele nie należący do związku. Chodzi o to, że nauczyciel to jest mistrz. Nauczyciel to jest ta osoba, która prowadzi maleńkie dziecko klasy zerowej czy tej pierwszej przedszkolnej i do końca do liceum za rękę w różnych kwestiach. Pokonuje różne meandry edukacyjne, ale nauczyciel jest jednym z elementów wychowania i kształtowania osobowości młodego człowieka. Tymi elementami, czy też osobami, które to powinny robić, ja dzielę sobie na i mówię, że są takie cztery jakby filary prowadzenia młodego człowieka. Pierwszym to jest rzeczywiście rodzic, który wiadomo, do któregoś momentu jest jedynym absolutnym autorytetem. Drugi to jest właśnie nauczyciel. Trzecim jest, proszę państwa, dyrekcja szkoły. Dyrekcja szkoły, która kieruje, dyrektor szkoły, który jest absolutnie naprawdę pierwszym nauczycielem w szkole. To on kreuje politykę kadrową, to on kreuje politykę edukacyjną, a przede wszystkim politykę dotyczącą wychowania w tejże szkole. I wreszcie czwartym takim elementem to jest
element związany jeszcze no, ze wszystkim, co się wiąże ze współczesnością. A więc wszystko to, co się dzieje w danym mieście, w danym regionie, żeby młody człowiek, już ten chociażby ze szkoły podstawowej czy liceum, wiedział doskonale, co może on robić. Pani wymieniła te cztery obszary, one rzeczywiście, tutaj można się pod tym śmiało podpisać, ale w momencie, kiedy w szkole dochodzi do jakiegoś dziwnego zachowania, no często mówi się, pamiętamy wszyscy o tych koszach na śmieci zakładanych na głowę nauczycieli, czy też o różnych jakichś przypadkach, które gdzieś tam szerokim echem odbiły się w mediach. Kto w tym momencie podnosi odpowiedzialność? Pani wymieniła te cztery strony. Czy te wszystkie cztery strony są za to odpowiedzialne? Tak. Ja uważam, że tak, bo wtedy, kiedy dzieje się rzecz absolutnie naganna, to wtedy trzeba usiąść i rozmawiać. W którym momencie popełniliśmy błąd? Który z tych elementów, z tych postaci czy czynników, które działają na dziecko, na ucznia, zawiódł? I wtedy jedyną możliwością rozwiązania konfliktu jest naprawdę szczera rozmowa, rozmowa do bólu. I my w związkach zawodowych mamy takie sytuacje, że nauczyciel czasami nie może sobie poradzić ze szkołą, nie może poradzić sobie z krnąbrnym uczniem, nie może jakby dogadać się z dyrekcją, bo to też takie rzeczy się zdarzają. A czasami z samymi nauczycielami, bo jest może za bardzo kreatywny, może za bardzo chce coś więcej zrobić, a wszyscy chcą może dosyć spokojnie, bo w każdym zawodzie są wybitni nauczyciele i po prostu jednostki rzemieślnicy, bo ja uważam, że w naszym zawodzie to są dwa rodzaje nauczycieli. Są i właściwie one się taką kompilację tworzą. Są to rzemieślnicy i artyści. I jeżeli ci rzemieślnicy naprawdę doskonale wykonują swoją pracę, to znaczy, że dobrze wychowują, dobrze uczą. Natomiast ci artyści zawsze są troszeczkę ponad. I wtedy trzeba przy takich konfliktach po prostu wrócić do źródła, zobaczyć, gdzie ten konflikt jest, jego rozwiązać. Pani, ale chcę powiedzieć jeszcze rzecz taką, pani prezes, to bardzo króciutko na koniec. Tak, już. Pan tu powiedział, że związek jest nie tylko od tych manifestacji. Proszę Państwa, każdy nauczyciel, każdy pracownik oświaty w Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji znajdzie coś dla siebie. Jest i sport, jest i artyzm, są plenery, są konkursy, są organizowane festyny. Wszystko to, są wyjazdy na szkolenia, jest doskonalenie dokształcenia nauczycieli. Proponujemy pomoc w awansie zawodowym, bo wiadomo, mamy szczeble awansu zawodowego. Wszystko to i kulturalne, i turystyczne, i sportowe. No to zazdrościć, znajdziecie że Państwo, Nauczycielstwa Polskiego znajdziecie jest Państwo w naszej organizacji. Jest tak zwartą serdecznie zapraszam, organizacją. A chciałabym powiedzieć, że zapraszamy Państwa już na przyszły rok, na 110-lecie związku, bo chcemy wyjść będziemy, szerokim pani dyrektor, efem. Pani prezes. Na pewno o tym przypominasz. Niestety muszę kończyć tak brutalnie przerwę. Bardzo dobrze mi się z panią rozmawia. Ja zapraszam do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli państwo macie życzenia na dobrą kawę i rozmowę. Dokładnie tak. Pani prezes, pięknie dziękuję pani za wizytę w studiu. Bożena Mania, przypomnę państwu, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie lubuskim, była państwa i moim gościem. Pani prezes, dziękuję. A ja państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Waszym Zdaniem za tydzień. Zapraszam oczywiście do odwiedzania strony internetowej Regionalnej Telewizji Lubuskiej oraz naszego profilu na Facebooku w tym magazynie. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.